No dobrze, 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 już dobrze. Internet komputer żyje. Internet komputer ma się dobrze. Wypuszczono ostatnio CKX. Dalsze prace nad integracją z Ethereum trwają. Będziemy sobie o tym mówić. Oprócz tego dużo się dzieje w ekosystemie, dużo ciekawych projektów, też takich w trendzie RWA, ale też w trendzie gamingu, w trendzie social finance. O tym też będziemy dzisiaj mówić. Popatrzymy trochę na to, jak wygląda adopcja sieci. Popatrzymy też, no bo odbył się przecież w listopadzie Rush ICP Hub Kickoff w Polsce. Jakieś zdjęcia są. Definity Foundation też jest, że tak powiem, w temacie. Gdzieś tam retweetowało informacje o tym, że to wydarzenie. Oficjalny hub ICP w Polsce, co tam u nich. No i przyjrzymy się jeszcze. Ostatnio gdzieś ktoś powiedział, że może ICP jest takim czarnym koniem. No bo w sumie nikt tego projektu jakoś specjalnie nie śledzi. Wszyscy popatrzyli na wykres, stwierdzili, o, ten to już dawno się pożegnał, a jest zupełnie inaczej. No więc zwykle cisza lubi co? ICP lubi ciszę. Chociaż ostatnio już nie jest aż tak cicho o tym projekcie, co mnie trochę martwi. Coraz więcej ludzi mówi o ICP. Nawet taki fajny kanał, kurde. I pan, konkretny pan, mówi z Polski, nie pamiętam jak się kanał nazywa, ale też może uda mi się zaprosić tegoż to pana i pogadać, bo w sumie takie nowe odkrycie, jeżeli chodzi o polską scenę krypto, bardzo rzeczową scenę, tak mi się przynajmniej wydaje, oglądałem kilka filmów, ale dobra, to bez spoilerów tym razem. No w każdym razie też gdzieś tam przez ICP przeleciał, przez Algorand przeleciał, więc może jakiś krótki wywiad zrobimy. O, tu jakiś będzie jarmark świąteczny. No pięknie, pięknie. No więc dzisiaj Internet Computer. Generalne update'y protokołowe, platformowe, ekosystemowe oraz polskie. Zapraszam. Będziemy trochę patrzeć na statystyki. Jak widzicie, ekwiwalent transakcji na sekundę, jeżeli chodzi o ekwiwalent transakcji na Internet Computer względem ICP, względem Ethereum, no to jest 207 tysięcy w tej chwili. No jeżeli Ethereum byłoby tej mocy, co Internet Computer, mogłoby tyle transakcji procesować. Procesuje dużo mniej. Dużo mniej. No i teraz do tego za chwilę dojdziemy. Ponad 2 miliardy 600 milionów bloków sprocesował Internet Computer. Dlaczego tak to się odbywa? Bo tu jest wiele blockchainów równoległych. O tym też za chwilę. $5 za gigabajt na year. Tyle na year. Na rok. Tyle kosztuje składowanie danych na rozproszonej pamięci, którą dostarcza Internet Computer. I wiele innych statystyk jeszcze dzisiaj sobie popatrzymy na to za chwilę. Natomiast no, komputer internetowy wymiata. Zanim w ogóle wejdziemy w takie nudniejsze rzeczy, Polska, dajcie znać, Polska, kto spotkał się z Internet Computerem w Warszawie? To było niebawem, znaczy nie tak dawno, na końcówką listopada. Mnie niestety nie było, byłem w Szwajcarii, ale widać, że trochę ludzi było. To był oficjalny kick-off dla polskiego huba. Tutaj widzimy założyciela, lidera tego huba, który coś tam sobie przemawia na scenie, ale no zobaczcie, był też Rafał Zaorski i wielu innych. Był twórca projektu Redstone, który też na Internet Computer zahacza, takie orakle wieloczainowe. Co my tu jeszcze mamy? No tu widzę z Definity Foundation ktoś się wdzwonił. Fajnie. Oficjalny hub.
Takich hubów jest w tej chwili 15. No jeszcze polski hub nie został dodany z jakichś względów do oficjalnej strony. Pewnie jeszcze coś tam ktoś musi gdzieś odhaczyć. Afryka, ale no widzimy, że Definity Foundation to tweetuje. I see Poland hub hosted and launch event. No i tu bla bla. Polish Gecko też, CoinGecko coś o tym napisało. Więc no, hub istnieje. Teraz to jest nowa strona w ogóle Internet Computera. Ona jeszcze się tutaj dociera, więc dzisiaj działa troszeczkę wolniej. Co my tu możemy zobaczyć na liście hub? No dobra, nie będziemy wchodzić w listę hubów, w te nudne rzeczy, żebym was nie stracił. Zobaczmy to, co lubicie najbardziej. Dzisiaj wykres. Wykres Internet Computera. Ale nie tak hop, zanim wykresy, to jeszcze rzućmy okiem na Discorda. Tutaj polski Discord Rush ICP Hub Poland. On sobie żyje. No i w ogóle tutaj takie, ja jestem w ogóle ambasadorem Internet Computera, więc moje wszelkie tutaj doznania, opinie są subiektywne. Posiadam też sporo ICP tokenów, więc na pewno nie będę obiektywny, zwłaszcza, że no jestem w projekcie od bardzo dawna, reprezentuję ich tutaj na Polskę i globalnie, i, no i w ogóle pomagam, żeby ten ekosystem kwitł, więc generalnie patrzę na to fundamentalnie. Ci, co mnie chwilę znają, słuchają, wiedzą, że Andrzej ogląda te ekosystemy ze strony bardzo technologicznej i interesują mnie bebechy. Natomiast no, okazuje się, że chyba te bebechy zaczynają mieć znaczenie, znaczy dla spekulantów również. Zobaczcie, Rafał Zaorski się zainteresował, ale tak na poważnie, Rafał, tam wiem, że coś pod Big Short Bets było budowane na Internet Computerze. Swoją drogą, jeżeli ktoś chciałby tutaj być ambasadorem huba polskiego, to dajcie znać. Pewnie jakieś się da tutaj ciekawe dla was zadania albo misje. Niektórzy lubią bardziej misje niż zadania wykminić. No ale przede wszystkim zapraszam na to tutaj huba na Discordzie. Tam jest już trochę osób. Sobie to budujemy. 30 kilka osób jest. A jak to zwykle, im większy hype, tym więcej osób. Wystarczy, żebyśmy przebili jakieś równe poziomy 10-dolarowe, 50-dolarowe i z 36 zrobi się 360 osób. No to zobaczmy na te wykresy. Andrzej wielu kresek nie rysuje, czasami coś sobie porysuje, ale jak widzicie, to są takie kreseczki na zasadzie... Dobra, co tutaj było w ogóle? Zobaczcie, znaczy tu był w zależności od giełdy, debiut, znaczy na zamknięciu zeszłorocznej hossy, idealnie wstrzelone z debiutem, również IPO Coinbase'a. Maj 2021, no ktoś tu coś manipulował przy tym debiucie. Tak mi się wydaje, to jest moja subiektywna opinia. Czy to były fundusze? Andreessen Horowitz tutaj w tym uczestniczył i z tego co widzę, się z nimi Definity pogniewało. Zaraz może zerkniemy na ten tweet, przynajmniej tweety Dominika gdzieś na to by tutaj wskazywały. Czy to były giełdy? Czy inne tutaj szachermacher, no ktoś wypuścił ten token, on był w dniu debiutu chyba w top 3, był numer 3. Czy tu może wrócić? Nie mam pojęcia. No ale debiut tokena, który był sprzedawany dla inwestorów z fazy seed po kilka centów, no jeżeli on zadebiutował na $600, no to wyobrażacie sobie tutaj te 1000-krotne zyski, które co po niektórzy na tym mieli, no chyba raczej no, każdy powinien się zadać pytanie, czy by sprzedawał. No by sprzedawał, ale dlaczego tak się wydarzyło, nie mam pojęcia. Czy uczestniczyła w tym Definity Foundation? Mi się wydaje, że nie, natomiast no, zupełnie też nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że na pewno fundusze inwestycyjne, które były przy nich, zrobiły tutaj szachermacher. Wydaje mi się, że giełdy, na których był debiut równoległy, wiele największych giełd musiały w tym uczestniczyć w ten czy w inny sposób. No i jakby ten zjazd, no dla tych, którzy mieli, nie wiem, airdropy, no bo no ja też miałem airdropa, to było ciekawe, tak? Dla osób, które były stricte, no tutaj jakby pierwszy raz się o projekcie dowiedziały, to mogło być mniej ciekawe. Natomiast no pytanie, czy kiedykolwiek jesteśmy w stanie wrócić, no i ja pojęcia nie mam, natomiast projekt zjeżdżał, tak, zjeżdżał dosyć gwałtownie, no i ja tu jakiś dawno temu, nie wiem kiedy kreski rysowałem, bardzo dawno temu, ja nie jestem od kresek, rysowałem sobie kreski niebieskie, bo takie lubię najbardziej, takie smurfowe,
No i te kreski niebieskie gdzieś tu mają swoje poziomy, które zostały przebite też dawno temu na poziomie 20 tam kilku dolarów. Moje niebieskie kreski mówią tyle, że no być może kiedyś tam wrócimy. Zaraz taki ciekawy kanał na YouTubie, takiego, no nie chcę obrażać nikogo, starszego pana wam pokażę, który ostatnio gdzieś tam odnalazłem. Natomiast no dzisiaj to nagrywam, bo oczywiście Andrzej nagrywa filmy tylko wtedy, kiedy rośnie, więc dzisiaj jak to nagrywam, rośnie, bo 17% i dlatego Andrzej nagrywa. Co oczywiście znają, wiedzą, że żartuję i Andrzej o internet komputerze nagrywał od wielu lat, jak spadało, nagrywał jak będzie rosło, nagrywa ogólnie wtedy, kiedy uważa, że coś jest do powiedzenia sensownego. Patrzymy na te kreski. No i tu jakiś tam poziom jest dotykany, jakaś moja kreska wspaniała 7-dolarowa, następna na 9 dolarów, następna na 15 dolarach, nie pamiętam co są za kreski, następna na 24 dolarach, a potem długo nic, zobaczcie. Natomiast pewnie jakieś tu przyszło zniechęcenie, tu są jakieś fajne poziomy, ciekawe 33, tu są poziomy 37, gdzieś tu będą poziomy 50-dolarowe. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle tu wrócić. Tu są, no, znaczy, wydaje mi się, że takie poziomy są osiągalne, ale to mi się tylko wydaje. Słuchajcie, Rafał Zaorski kiedyś u Majka, no, niedawno powiedział, Majka Satoshiego na live, że być może Internet Computer jest takim czarnym koniem tej hossy. Być może, ja tego nie wiem, ale być może tak może być. Moje kreski na razie mają jeszcze długą drogę do przebycia, zanim coś się wydarzy i na pewno jak teraz nagrywam, to pewnie jutro będzie dump, bo tak zawsze jest. Jakoś tak wystarczy coś powiedzieć i już. Natomiast nie o tym dzisiaj mowa. Technologia technologią, wykresy wykresami, te rzeczy idą sobie rozbieżnie. No więc my patrzymy na tym kanale 99% czasu na technologię, na bebechy, na to co się buduje i na to, jak to wszystko działa. Dzisiaj jest ten 1%, gdzie przez chwilę popatrzyłem również na wykres. Ola Boga, teraz tu wszyscy powiedzą, że nagania. No nie nagania, bo zobaczcie, to jest tragedia, co tu się wydarzyło. Dla tych, którzy próbowali kupować na końcówce zeszłej hossy, no to jest prawdopodobnie tragedia, aż pewnie żeście dawno sprzedali. Dla tych, którzy być może teraz się zaczynają interesować tym projektem, no to słuchajcie, technologicznie najbardziej zaawansowane rozwiązanie w świecie krypto. Jedno na pewno w top 3, top 5. Natomiast świat krypto jest taki dziwny, niektórzy powiedzieliby, że głupi, że on w ogóle nie dba o tę technologię. No najciekawsze są te kolorowe coiny, jakieś ładne pieski, inne świnki. No i za bardzo technologia nie jest interesująca. No więc ja bym nawet powiedział, że im bardziej technologia jest interesująca, no to tym macie mniejsze szanse, że ktoś to doceni. Im głupsza technologia, no to wtedy się zaczyna rozmowa, wtedy zaczynają się pieski, kotki i inne maskotki, więc no, ten kanał jest generalnie dla ludzi, którzy naprawdę coś próbują zrozumieć bardziej od bebechów, a nie tylko po obrazkach. No dobra, wróćmy do takiego fajnego kanału gościa, którego ostatnio znalazłem. Ja spróbuję się z tym panem zgadać, nie wiem czy mi się uda na jakieś rozmowy, bo on też coś w internecie komputerze nagrywał i o innych też projektach i ma zupełnie taką dojrzałą, powiedziałbym, perspektywę. No, Dzień Inwestora to jest taki pan, którego ostatnio gdzieś mi YouTube podpowiedział i sobie zacząłem jak to zwykle oglądać. Jak coś nowego widzę, to oglądam. No i co tutaj widzieliśmy? Od najstarszych. Ja sobie zacząłem w ogóle pierwszy odcinek tego pana. Co on tu mówi? Mówi coś? Przedstawię wam parę punktów, które jeśli będziecie śledzić i sami ulepszać. No dobra, to jest kryptowaluty od zera, Bitcoin, Ethereum, pierwszy chyba film tego pana sprzed pół roku. Co mi się podoba? Mówi tak bardzo z dystansem, z boku. Daje jakby to, co ja lubię, jakąś tam perspektywę do tego, byśmy sami podejmowali decyzje. Przegląda, jak to zwykle na początku ludzie robią różne projekty, żeby zainteresować jak najwięcej ludzi, zbudować sobie gdzieś tam swoją
widownię, na tą chwilę ma 3000 subskrybentów i całkiem nieźle mu idzie moim zdaniem. Wydaje mi się, że w ogóle chyba mieszka poza granicami Polski, przynajmniej tak po jego akcencie poznaję, że jakieś tam niemieckojęzyczne obszary są. I zupełnie go nie polecam, ani też nie odradzam. Nie mam zupełnie żadnego kontaktu na tą chwilę z tym, że to panem, chociaż wydaje się sympatyczny, to i się z nim skontaktowałem, też na tą chwilę się do mnie nie odezwał, ale też dlatego nagrywam ten film, że być może po tym filmie się odezwie, bo chciałbym z nim pogadać. Na pewno ma, to jest jego portfolio, to pokazuje portfolio, zobaczcie, to mi się podoba, Bitcoin dużo, tu jakieś dziwne rzeczy, Cardano, ok, Polka, ok, Stellar, Avalanche, no nie wiem, no Polygon posiadam, XRP, no nie wiem, Chainlink. Nie pokazuje tu ani Algorandu, ani ICP, ale poszukać filmów u niego o tych projektach. No i on sobie tu, widzicie, ma kanał 3000, całkiem ma dobre wyświetlenia, więc prawdopodobnie będzie szybko rósł. Posłuchajmy tego pana, przepraszam za to, że będzie to na 200%. Ja tak słucham wszystkich filmów, nieważne polskie, angielskie, japońskie, chińskie, wszystkie słucham na 200%, nie mam czasu na słuchanie więcej i zwykle w urywkach słuchamy. Mam nadzieję, że coś zrozumiecie. Gary Gensler, którego też wszyscy znamy, szef odsek, wpadnie na ten wspaniały pomysł, żeby się dobrać do skóry Ethereum, to wydaje mi się, że w ciągu jednego dnia ta cena będzie przepołowiona. Jak się będzie dalej rozwijać, nie wiem, ale tak jak sami już w międzyczasie zobaczyliście, ten action na rynku jest nieraz tak niespodziewany, że naprawdę nie wiadomo, co myśleć. Tym samym widzicie to wszystko, co posiadam tutaj, że tak powiem, z moich stałych inwestycji. W następnym czasie będę zapewne dokupywać, bo to jest moje prywatne stanie. Człowiek słyszy tylko o tym, ile kto gdzie wygrał. Jeżeli weźmiemy dzisiejszą sytuację. Dobra, zwolnię wam, bo pewnie nie każdy lubi tak szybko. Zrobimy 1,75. Wszystkich walut. To mało kto, moim zdaniem, jest na plusie. To musi każdy rozstrzygnąć, kto mówi prawdę, a kto coś opowiada. Ja będę się starał, nawet jeżeli mam pozycje, które są w plusie. Jest to najlepsza możliwość. W ogóle jak sobie oglądałem tak losowe 5 filmów tego gościa, to wydaje mi się, że on ma duże doświadczenie inwestycyjne z tradycyjnych rynków. Wszedł relatywnie niedawno w krypto, może 2-3 lata temu. I przekłada tą wiedzę i ma całkiem w związku z tym takie dojrzałe spojrzenie na rynek krypto, inne niż większość osób, które znam. Ja mu w ogóle wróżę szybkie wzrosty, jeżeli chodzi o jego kanał YouTube, bo wydaje mi się, że teraz jest tak, przepraszam, tylko komentarz na boku, nie związany z ICP ani z niczym, ani z Bitcoinem, z niczym, że jak rynek krypto dojrzewa, to też dojrzewają osoby, które się tym interesują. No i macie tutaj dotychczas takich, powiedzmy, świeżaków, takich po prostu amatorów jak ja, a teraz macie pana, który mówi bardziej sensownie i on ma swoje doświadczenie, nie taki tu świeżak jak Andrzej, czy Mike, czy Kamil, czy inni wpadają i gadają rzeczy, ale gość, który przychodzi z dużym bagażem. Bardzo mocno poprawić. Tu widzieliście mój portfel. Następnym tematem będzie internet komputer. Szwajcarska firma, któregoś dnia utworzyła coiny, którymi miały być wykonywane opłaty za transakcje na ich blockchain. Każdy znajdzie dosyć informacji w internecie, jeżeli kogoś z was by... Szwajcarska firma utworzyła blockchain, wystartowało za $450, bla bla. ...opisowała dokładnie działalność tej firmy. Co jest tutaj wspaniałym w tym całym założeniu, to, że tak jak... Użył słowa wspaniałym. No i to jest tam 11 maj start. Na ten czat, to udowadnia, że Szwajcarzy nie tylko potrafią robić dobre zegarki, ale tak jak tutaj firma ICP strzeliła się w rynek, to była rewelacja, która się zdarza, chyba jeszcze nie było, ale do rzeczy. Ta pomarańczowa linia prawie przez cały dolny obraz tutaj z góry. Widzicie, że w maju oni byli przy 352 euro. Dlaczego? Bo udało im się coś takiego. Euro, czyli prawdopodobnie w strefie euro gdzieś pan siedzi. Czyli właśnie na podstawie tych swoich zegarków tak wyliczyć czas, że w tym żółtym... Na podstawie zegarków. Znaczy słuchajcie, Definity Foundation w Szwajcarii jest zarejestrowane, zegarków chyba nie robią. W ogóle Internet Computer ICE to pokazuje też, że no ICP, tak, że na pewno pan tutaj bardzo dokładnie tego researchu nie zrobił, a czy komisje też pewnie jakieś literówki znajdują w moich filmach. No właśnie, ale tu ma rację, tak? Znaczy musieli bardzo dobrze jakimiś cernowymi mechanizmami mierzenia szczytów rynku wszczelili się dokładnie, łącznie z Coinbase'em w moment szczytu rynku. No to jest ewenement. Polu, możecie zobaczyć, że oni są zaznaczeni tą granatową linią. Tutaj widzicie w połowie tej drogi, to był 7 stycznia 2021 i tu była lekka korektura Bitcoina. On wystrzelił... Korektura. Ta korektura się pojawia u pana wielokrotnie też, no i to tylko potwierdza, że on prawdopodobnie w Polsce na co dzień nie siedzi. Ja tego nie krytykuję, ja też masę błędów robię. Ja po prostu próbuję zbudować sobie profil
człowieka, jak go poznaje, no i korektura jest ostra tutaj. Na chyba 51 tysięcy, jak był w tym górnym punkcie. I w tym momencie oni weszli na rynek ze swoim coinem. Tak jak wiadomo, full run jest wszystko kupowane, co jest możliwe. Wszyscy zaczęli inwestować, chociażby przez to, że zaufanie europejska, szwajcarska. Jest to firma, która już istnieje. Tak w ogóle to możecie też o tym poczytać. Mają wspaniałą stronę, jeden z niewielu, gdzie może zobaczyć wszystkich twórców, kto tam... No oni mają wspaniałą stronę nie tylko dlatego, że jest wspaniała, ale też dlatego, że strona jest w 100% zbudowana w oparciu o zdecentralizowany blockchain. Znaczy, to znaczy, no, niewiele, może teraz Greg z ChainUI na Algorandzie, to będzie też możliwe, bo to w sumie jest bardzo fajny projekt. Zresztą Greg tam wygrał nagrody, to do Grega wrócimy, to Algorand to jest inny temat. Natomiast budowanie w pełni zdecentralizowanych frontendów na blockchainie to nie jest oczywista rzecz. Na internet komputerze wszystko jest zdecentralizowane. Ich strona internetowa też jest na ich blockchainie. Pokażcie mi inny chain, który ma swoją stronę internetową na swoim blockchainie. No więc tu są takie niuanse, ale trzymajmy się ich. Jest to bardzo interesujące, niektóre strony nie prowadzą tego i to jest dla mnie też troszkę dziwne, jako że tym mogą zbierać punkty i podnosić swoją wartość. 11.5. byli równiutko z Bitcoinem, z tego co pamiętam, oni w ogólnej kapitalizacji rynkowej byli chyba na drugim czy trzecim miejscu za Bitcoinem, tak? Tak, byli na trzecim miejscu. Co wyobrazić, jaki to był skok? Ta mała ilość coinów, jak tutaj widzicie, podaż obiegowa i podaż... Znaczy, mała ilość coinów to jest trochę względne, no bo tu pewnie jeszcze ten pan nie zrobił pełnego researchu i wiemy, że zarówno ten coin jest inflacyjny i deflacyjny i ta ilość będzie się zmieniać. One są produkowane, te coiny, i są też spalane i są mechanizmy, które definiują jedno i drugie, ale okej, okay, to jest jakby dobry punkt odniesienia też w ogóle. Znaczy, no okej, okay, słuchajmy dalej, no bo to nie ma znaczenia. To jest 500 milionów. Nie jest to mało, ale też nie jest absolutnie dużo, jeżeli porównacie to z innymi. Znaczy, to nie ma znaczenia, czy to jest mało, czy dużo. To ważne jest, może być miliard i 10 miliardów i 100 miliardów. To nie ma znaczenia, ta liczba nie ma znaczenia. Inne rzeczy są ważne. No więc tu jest trochę mojej krytyki, czy to mało, czy to dużo, do tego, jak pan to wyraża, ale ogólnie naprawdę i to bez ściemy, jak gość, przepraszam, jeżeli pan to słucha i pan się obraża, no tak mówię zwykle, gość, ma wiedzę bardzo fajną na temat rynków i wydaje mi się, że jest ciekawym uzupełnieniem polskiej sceny YouTube. To liczą w miliardach swoje coiny, to jest to też interesujące. Podchodząc do tematu, co będzie? To, co było, była to rewelacja dnia, zgoda. Idealnie wykorzystany moment, co do sekundy. Ta fala zaczęła stygnąć, jako że to był ten moment, gdzie Bitcoin też zaczął się cofać. Do tego jeszcze doszło, to są wszystko takie przeróżne plotki, że dużo tych, którzy mieli po prostu informacje na ten temat, którzy mieli władzę nad dużą ilością tych coinów, po prostu zaczęli je na gwałt sprzedawać. Przykro mi. Znaczy informacje na temat, no jak ja mam informację, że mam coina po parę centów, a nagle jest po 500 dolarów, to jest informacja taka oczywista. Znaczy myślę, że no jaką decyzję byście podjęli, kupiwszy za 3 centy, gdy nagle jest po no 600 dolarów, bo chyba na jednej giełdzie tak było. 3 centy razy 300 to jest razy 30, przepraszam, moja matematyka, to jest dolar. A żeby było 600 dolarów, to są idzie w kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy wyżej niż seed inwestorzy, no więc no oni to pchnęli po prostu, no co tu się dużo zastanawiać, pchnęli to. Pewnie każdy z nas by tak zrobił, znaczy no ja bym pewnie też tak zrobił, jak i ten pan, który za chwilę się też tak przyzna do tego. Sam bym to robił, jeżeli wpuszczam coś na rynek, a to jest handlowane po 400 dolarów, to lepiej nie mogę nic zrobić. Czy to jest w porządku, to jest całkiem inny rozdział, to już oni muszą sami z sobą. A dzień dzisiejszy, jak widać, jesteśmy... Czy to jest w porządku? No to jest w sumie osobne pytanie, czy to jest w porządku, no bo jakby cały rynek venture jest nie w porządku. To mi się wydaje, że to jest rodzaj piramidy finansowej. Sam venture capital investment to jest piramida sama w sobie, no bo mały kapitał jest wstrzykiwany po centach, potem są zapraszani znajomi królika, oni dostają w dziesiątkach centów, potem kolejna grupa jest zapraszana, dostają w dolarach te same akcje, udziały, cokolwiek, w tym przypadku coiny. Kolejna grupa jest zapraszana, dostają w dziesiątkach dolarów, publika jest zapraszana, dostają w setkach dolarów. Tak działa Wall Street, tak działa niestety też krypto, no i tak działa świat też. 3,65. Co będzie? Moim zdaniem, przy następnym bullrun, sami już wiecie, w międzyczasie tutaj coś prorokować jest niemożliwe. Moja cena na przyszły bullrun jest między 12 a 15 dolarów. No więc tutaj pan przewidział 12-15 dolarów, dzisiaj jesteśmy zatem w połowie tej drogi.
Nie chciałbym już was dłużej męczyć. To, co miałem, przekazałem wam na dzisiaj, poniedziałek. Dla wszystkich najgorszy dzień tygodnia, bo po końcu tygodnia znowu zaczyna się ten kołowrót do następnego końca tygodnia. Tym samym dziękuję wam serdecznie za uwagę i do następnego razu w środę. Powodzenia. No i tu ma reklama dla tego pana. On nadaje dwa razy w niedzielę i chyba tam właśnie w środę, czy jakoś tak. Zobaczcie jego kanał. Wydaje mi się, że jest całkiem sensowny. No ale dzisiaj żeśmy naprawdę ten, jak Andrzej 99% czasu nadaje o technologii, tak dzisiaj 1% czasu, kiedy nadaje o spekulacji, został wykorzystany, więc wróćmy na chwilę do technologii. Wracając do tej nudnej technologii, tak jak chwilę temu integracja ICP z Bitcoinem, jakiś rok temu się odbyła i masa ciekawych aplikacji w oparciu o Bitcoina na Internet Computerze powstała, no tak tyle co została odpalona integracja Ethereum z ICP. I to jest zrobione nie za pomocą mostów, nie za pomocą takich rzeczy, jak znacie z innych blockchainów, ale zupełnie inne podejście. No i nie będę powtarzał tych wszystkich rzeczy, które mówiłem przy Bitcoinie, ale generalnie można byłoby to nazwać tak, że macki w postaci kanistrów ze strony Internet Computera przemieszczają asetami po stronie innego blockchaina, w tym przypadku Internet Computera. No jest to super innowacyjne podejście. To jest taka integracja, gdzie powiedziałbym, zamiast bawić się w głuchy telefon, że wyszeptacie na ucho sąsiadowi coś, żeby powiedział waszemu koledze w pomieszczeniu obok i on idzie tam i mówi, to bezpośrednio rozmawiacie z tym sąsiadem. Tak chyba najprościej potrafię to opisać. No i tutaj mamy tak naprawdę 100% on-chainowy Web3, dzięki temu bezgazowe swapy, integracja z Web2, no i masa innych rzeczy. To jest początek dopiero tej integracji. Dedykowany odcinek o tym zrobię, o EVM-ie też, który buduje tutaj zespół Bitfinity. No i masa innych rzeczy, które dzięki temu będą możliwe. Ciągle to się rozwija. No, przełomowe. Moim zdaniem to jest przełomowe i jeżeli miałbym powiedzieć na tą chwilę, które z podejść jest najbliższe do tego, żeby zintegrować blockchainie, takie, gdzie gadamy przez głuchy telefon, czy takie, gdzie gadamy bezpośrednio do osoby siedzącej obok nas, nie potrzebujemy sąsiada, któremu szeptamy na ucho, no to moim zdaniem to jest to. To jest to, co zbudował Internet Computer. I oni to zbudowali relatywnie późno, zobaczcie, mosty, pośrednicy, to już istniało rok, dwa lata, trzy lata temu. Zbudowanie rzeczy takich fundamentalnie mocnych, gdzie staramy się unikać pośredników, jest trudniejsze, więc wymaga więcej czasu, więc pojawia się później. No więc może ci, co zbudowali to wcześniej przez mosty, przez escrowy, no trochę poszli na skróty. Mówiłem na wielu prezentacjach, między innymi w Krakowie, we Wrocławiu, że nie oceniamy książki po okładce, nie patrzmy na to, co jakby... No niektórzy się ścigają w sprincie, a tu biegamy maraton, ultramaraton, bardzo długi bieg. No i niektórzy po prostu próbują się na chwilę pokazać na pierwszych stronach gazet, no ale tak naprawdę nie zrobili dobrej roboty. Internet Computer moim zdaniem technologicznie robi dobrą robotę. Jedziemy dalej. Wróciłem teraz do Twittera, Definity. No i tak staram się przejść przez to, co tam w grudniu się w ogóle zadziało. No jak widzicie w ogóle, no to jest duży nacisk na huby. Tak, no tutaj mamy co prawda końcówka listopada, ale informacje o hubach, które co tydzień Definity podsumowuje, więc huby są dla Definity istotnym elementem układanki, więc fajnie, że mamy hub w Polsce. Tu mamy informacje, co tam w hub Portugal, hub Malezja, hub Hong Kong i inne. Więc huby, no to jest takie przedłużenie trochę fundacji. Huby tworzą deweloperów, huby tworzą projekty, tworzą startupy. Dla Definity to jest istotne. Bitcoin Originals Marketplace, Bionic Marketplace, Lanson Internet Computer jako rozwiązanie, które... No Bionic, fastest, easiest use to Bitcoin Originals. Więc jak ktoś jest Originalsami zainteresowany, możecie zobaczyć, jak to Bionic robi na Internet Computerze.
A tu mi, co tu mi się tu zrobiło? To przeszedłem do najnowszych. Przeszedłem do najnowszych wiadomości. No dobra, to jedźmy od początku w takim razie. Strategic Partnership Gaudi Knowledge and the Moon Labs. Gaudi, Barcelona i te sprawy. Gaudi pewnie coś w obszarze NFT. Co tutaj? Tylko przyznam, że już nawet nie wyśledzałem. Yesterday we just finished launching the first Gaudi World Congress. Był jakiś World Congress Gaudiego w Seulu. No i ujawniam jakieś bardzo istotne informacje. Gaudi Knowledge. Co to jest? Co to jest? More info. ICP Hub Korea. W Korea coś się wydarzyło. To bym musiał jeszcze prześledzić. No, kto widział Gaudiego w Barcelonie, ten wie, o co chodzi. Kto nie widział, to pewnie powinien zobaczyć. No, w każdym razie, no tutaj widzimy, że ujawniają oficjalnie zatwierdzoną współpracę między ICP, Gaudi Knowledge Association i The Moon Labs, którego celem jest odtworzenie architektury Gaudiego, sztuki i niedokończonych projektów na metaversie na ICP. Więc jak ja to rozumiem, no to będziemy sobie chodzić po Gaudim na internet komputerze. No to robi z jakich względów Korea, a nie Hiszpania, no ale co kto lubi, co kto lubi. Jak Hiszpanom się nie chce, to Korea się wzięła do rzeczy. Dobrze. Jedźmy sobie zatem dalej. DataPond, Recheck, is set to transform transparent center for data exchange and AI. Czyli jakiś blockchain solution, boosting freedom, integrity and transparency. Recheck. Tego też nie sprawdzałem. Nawet nie followuję. Holenderski startup, który pomaga biznesom osiągnąć sustainability i profitability goals. Czyli mamy tutaj jakiś zielony projekt. No i zieloność będzie ważna. Wydaje mi się, że zieloność będzie ważna dla wszystkich, którzy w tej branży coś chcą zrobić. Co my tu jeszcze możemy zobaczyć? Tu jest dalej Recheck. B4B World, Web3, natywny influencer network that connects advertisers with influencers. We need to create and publish ads on their channels. Też ich nie followuje. Czyli mamy jakiś marketplace dla tych, którzy reklamy chcą złączyć z influencerami, tak żeby nie trzeba było korzystać z pośredników. Też jakaś platforma się tworzy na internet komputerze. JobGrade. Dostarczyć AI firmom w obszarze AI dostępem do Verify User Only Platform that ensures data quality through proof of humanity. No to wiecie, tych jakby bardzo wspaniałych haseł jest dużo tutaj. Każdy coś tam buduje. Developer Grants, no to jest, wydaje mi się, dla osób, które chciałyby coś budować, zwłaszcza, że mamy hub istotne. No to wydaje mi się, że są granty i to niemałe, można naprawdę zgarnąć kasę dla budujących, którzy faktycznie chcą i mają ludzi i referencje, żeby coś zbudować, to o granty wydaje mi się, że warto aplikować i wspomniany polski hub wam w tym, myślę, że na pewno pomoże, a na pewno wam pomoże, jak macie fajne rozwiązanie. Dominika zawsze warto posłuchać, zobaczmy, co on tu mówi. When I heard, you know, back in, I'm not sure if it's the end of 2014 or 2015, when I heard this word or phrase, world computer, like... Gdy w 2014 usłyszał frazę, stwierdzenie world computer, światowy komputer, my interpretation of that was quite different to other people. No to jego interpretacja była całkiem inna niż innych ludzi. Niż w społeczności internet community, w społeczności Ethereum. World computer means something that everything is society. Czyli światowy komputer, coś, gdzie wszystko jest możliwe. Jego zdaniem społeczność i w ogóle świat polega na automatyzacji. No i w ogóle wszystko powinno być uruchomione na public crypto network. Ci, co dzisiaj śledzą na Twitterze, co się dzieje w Algorandzie, czy tam ECB, European Central Bank i eksperymenty w kontekście projektu TIPS, czyli Targets,
target, czyli jakby no CBDC w dużym uproszczeniu, no to poza tym, że z jednej strony eksplorują Hyperledger Fabric, no to eksplorują jako drugi z projektów Algorand do tego celu. Czy to dobrze, czy to źle, czas pokaże. I co tu dalej mamy? W czerwcu 2023 średni fee transakcyjne na USDC i USDT, czyli jak chcielibyśmy jakąś transakcję wykonać transferu, to było $4 na Ethereum. No i to czyni swapy no, dosyć nieprzewidywalne, ciężkie. CK ETH, czyli tokeny Ethereum na internet komputerze pozwalają, że możemy przesyłać transakcje w tychże to tokenach za kilka centów. W finalność 1-2 sekundy. No i potwierdzam. Tak to działa. No i tu mamy informację o tym, że Internet Computer strona ma świeży frontend. Wydaje mi się, że warto tam zajrzeć. To podejrzewam, że tych subnetów jest mniej i działa to trochę wolniej niż dotychczas, ale mimo wszystko warto tam zajrzeć. No i tu mamy znowu, co tu mamy? Indie. Indie, duży temat nie tylko dla Algorandu, ale też dla, no tam, olbrzymi rynek. Olbrzymie nieodkryte możliwości. No to tam, jak ktoś chce coś zbudować, no to do Indii leci, bo tam są programiści, tam są nowe rynki, tam jest wiele tych unbanked, czy w ogóle niedotkniętych cywilizacją sektorów. Internet komputer też za tym chodzi. To jest taka bomba z opóźnionym zapłonem, moim zdaniem. Co tu dalej możemy jeszcze sobie poczytać? Crosschainowe poniedziałki. To jest w ogóle bardzo fajna seria. Co poniedziałek Internet Computer ma taką właśnie serię Crosschain Mondays i no, jak ktoś nie ma co robić w poniedziałki, to zapraszam na tę serię. No i to jest też ciekawy temat. Internet Computer jest zdolny, żeby przypisać węzły do subnetu, czyli takiego blockchaina, stricte dla krajów europejskich, żeby umożliwić deweloperom i przedsiębiorcom budowanie GDPR, czyli tam chodzi o ochronę danych osobowych, aplikacji. Przydatne, no, to chodzi o cały trend, jak GDPR po polsku się mówi, RODO, o właśnie. No, jeżeli chodzi o to, żeby jakby na blockchainie była prywatność, żeby była nasze dane, ale jednocześnie przestrzegając pewnych regulacji, no to co kraj, co region, to obyczaj. No i RODO ma tam swoje ograniczenia, ma tam swoje narzuty, no i jakby na internet komputerze, subnety, czyli takie podsieci, blockchainy specyficznego rodzaju sprawiają, że można zasetopować sobie konkretne warunki, które są niezbędne na przykład dla Unii Europejskiej w tym przypadku. No i tu jest kolejne jakieś tam przypomnienie o Bitfinity i Monday Crosschain Space. Tu akurat była rozmowa, jaki jest cel połączenia Bitcoina i Ethereum w pojedynczą aplikację. Też ciekawe. Tu jest teraz informacja o YouTubie, o tym, że tak naprawdę 100 tysięcy kanistrów na subnecie i inne tego typu tematy. Co ja bym chciał jeszcze powiedzieć? To jest dalej informacja o Indiach, że Indie będą ważne i jest IBW Official, zapowiedź tego CKBTC. Jak CK Bitcoin, czyli Bitcoin na internet komputerze dotyka dylematu blockchaina, w szczególności mostów. Jeden z sześciu. Internet Computer, duży progres, jeżeli chodzi o świat blockchaina. No tu mamy informacje, znaczy to jest taki weekly update, zdaje się. Mamy informacje o tym Bionic Market, czyli o NFT. Mamy informacje o
w Cyber Security, bezpieczeństwo event Crypto Valley and Swiss DAO Space, szwajcarskie DAO. Jakiś tam panel dyskusyjny. Co to za ludzie w ogóle? Tacy ludzie. Dobrze, trzecia, czwarta. Indonesia Onchain Vibrant Launch, 700 participants. Czyli mam znowu jakieś odpalenie jakichś tam wirtualnych wydarzeń. To jest istotne. Plaque Wallet, o tym nie mówiliśmy. Plaque Wallet, nowa wersja, czyli no, moim zdaniem jeden z najsensowniejszych portfeli, jeżeli chodzi o ICP, który ma i swapy, i fajne opcje przechowywania, i inne featurey. All new Plaque Wallet iOS app, nowa wersja na iOS-a. Jak ktoś jest zainteresowany, moim zdaniem temu Plague'owi warto się przyjrzeć. To jest jeden z najsensowniejszych walletów, na które dotychczas trafiłem, które być może zostały zrobione na internet komputerze. Co tu jeszcze? No jeżeli korzystacie z NNS-a, mam nadzieję, że korzystacie, bo to jest najbardziej koszerne podejście, jeżeli chodzi o w ogóle wszystko związane z internet komputerem, no to CKETH 6 grudnia zostało dodane do NNS-a, Network Nervous System, takie no, prawdziwej klasy DAO, jeżeli chodzi o internet computer. Tak jak macie tam inne tokeny, CKBTC, CKETH, SNIDy, Draginsy, inne takie, to teraz jeszcze jest właśnie CKETH. Co tu dalej możemy powiedzieć? Zdaje się, że tak naprawdę dochodzimy do końca. Tu wróciłem do Rafała Zaorskiego, który wiadomo, że od niego warto zacząć i na nim warto skończyć. Rafał Zaorski. Gdzie on tu się schował? Build the future. No w każdym razie internet komputer, dużo się dzieje. Internet komputer wydaje mi się, że technologicznie najmocniejszy projekt w obszarze krypto. Jak tam te wykresy z początku tego filmu sobie poradzą, no nie mam pojęcia. Natomiast na pewno budujących nie brakuje. Na pewno nie brakuje aplikacji. Co to jest? Distributed D-mail messages. Co tu mamy? Distributed D-mail messages transaction above chains. D-mail? D-mail to jest rozwiązanie do maila na internet komputerze, ale co tu mam inne chainy do tego? Nie wiem. No widzicie, ja wielu rzeczy też nie wiem. No i tutaj jest takich rzeczy, których nie wiem, a których się będziemy dalej dowiadywać. Stablecoiny. To będzie duży temat na następnych tygodniach na internet komputerze. USDT, USDC na internet komputerze. Tutaj będzie dużo informacji wartych śledzenia, więc śledźcie mój kanał, jak chcecie się dowiedzieć. No, ale oczywiście powinien też was przekierować na Discover, na Open Chaty, gdzie nie tylko ja, ale inni wpisują dużo więcej niż ja tematów związanych z internet komputerem, więc zapraszam. Linki, QR-y i te sprawy będą w opisie. Cześć!